Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić beat w stylu mata, szmata, let's go. Na początek musiałem posłuchać numeru parę razy, wiadomo, żeby rozkminić, jak jest zrobiony. No i czemu ten beat tak hula. Później próbowałem swoich sił z melodią. Damn, człowieku. Pararara. Okej. Aż w końcu znalazłem to, czego szukałem. Yo, siemano, witam serdecznie wszystkich raperów i producentów na kanale Baxon Beats Cooking. Ja jestem Baxon Beats, a w dzisiejszym odcinku, tak jak już wiecie, zrobimy beat w stylu mata, szmata. Bicior gruby, także yo, usiądźcie wygodnie, zostawcie suby, lajki i komentarze, jeżeli chcecie wspierać mój kanał. Wiem, o co chodzi, nie przedłużamy, lecimy z tym do FL Studio, let's go. Więc tak, moi kochani, znajdujemy się teraz w moim projekcie. Nie będę kłamał, troszeczkę zajęło mi wykombinowanie tego, jak chcę ugryźć ten beat i jak chcę go zrobić. Przedstawię wam finalną wersję sampla, który zrobiłem. I potem przejdziemy do tego, jak go zrobiłem. Czyli taki reverse engineering, wiemy, o co chodzi. Ok, jak możecie usłyszeć, sample jest całkiem konkretny. Od czego zacząłem? Wziąłem sobie trzy instancje omnisfery. W pierwszej znajdziemy immemorium, tutaj znajdziemy celestę, a tutaj znajdziemy pianino. Mogę wam pokazać tutaj, jak melodia wygląda, którą użyłem. To jest melodia, którą użyłem na belsach. Czyli mamy cztery główne nutki, powtarzające się w kółko. Dodałem tutaj doły, dodałem tutaj też góry. I to samo skopiowałem tutaj i pianino ułożyłem troszeczkę inne. Jak widzicie, mamy tutaj przeciągnięte, żeby był efekt tego wydłużania się nuty sustain, tak jak mówiłem już w niektórych odcinkach. Teraz przechodzimy do procesu, który według mnie jest najważniejszy, czyli manipulacja samplem. Mamy tutaj melodię na drugim traku. Całą. Bez żadnego miksu, bez żadnych efektów. Teraz co zrobimy, to zrobimy prawym. Consolidate this track from track start. Lecimy z tym, konsolidujemy sobie traczek. I co nam wychodzi? Wychodzi nam tutaj melodia. I teraz, żeby fajnie to zmanipulować, żeby porobić coś z tym samplem takiego niecodziennego, żeby on troszeczkę inaczej brzmiał, żeby nie był taki sam jak to pianino, to ja robię sobie taki trik, że powtarzam pewną rzecz kilka razy. Czyli pitchuję to w dół o 300 centów, czyli można powiedzieć trzy klawisze na klawiaturze w dół. Konsoliduję to znowu, consolidate this track. Potem ten skonsolidowany track podnoszę 300 centów w górę, czyli wracam do poprzedniego efektu, do poprzedniego klucza. Konsoliduję to znowu. No i mamy ten track tutaj skonsolidowany. I to jest nasz sample. Jeżeli odpalimy sobie teraz te dwa, czyli ten, który skonsolidowałem i przepiczowałem, i tą melodię ułożoną w piano rollu, usłyszycie, że będzie delikatny detune pomiędzy tymi dwoma melodiami, a powinny się pokrywać, bo są w tym samym pitchu, prawda? Także jo, słyszycie na pewno ten delikatny detune, o to właśnie chodzi. Skonsolidujmy sobie go jeszcze raz, po to, żeby uciąć ten ogon, który tutaj wyciąłem. Żeby zmanipulować fajnie sample, wchodzimy sobie tutaj dwa razy w tą naszą przekonsolidowaną wersję. Klikamy prawym i klikamy Open in a new Fruity Slicer Channel. Otwiera nam się Fruity Slicer, tutaj klikamy w Slice, wybieramy Beat i dzieli nam co beat tą melodię. I teraz możemy sobie użyć takiego efektu jak Reverse, czyli klikamy i odwracamy w tym momencie to, co jest tutaj. Ja sobie wybiorę to i wybiorę sobie, powiedzmy, to. Teraz możemy przesłuchać sobie, jak to brzmi. Słyszymy, że troszeczkę nam tutaj atak strzela, więc podnosimy atak. Możemy też pokombinować z tą melodią, porobić coś ciekawego. Otwieramy prawym piano roll i widzimy tutaj tą melodię w slice'ach, prawda? Możemy sobie pozmieniać tutaj różne rzeczy. Możemy sobie tutaj na przykład zrobić taki myk i wtedy będziemy mieli... Mamy finalną wersję. Bierzemy ten Fruity Slicex i teraz jego jeszcze raz konsolidujemy. Mamy naszą, powiedzmy, ostateczną, finalną wersję, track numer 12. Robimy sobie Normalize. Shift, przeciągamy, kopiujemy w dół.
Make it unique. Reverse. Ucinam sobie, tutaj tak jak możecie zobaczyć do góry, ucinam sobie końcóweczki i sobie je bardzo tutaj ściszam. Jeżeli wyślę teraz to na kanał, w którym miałem te dwa, dostaną one te efekty, czyli sample numer 1, sample numer 2. Czyli wysyłamy na dwójeczkę, wysyłamy na trójeczkę. I mamy sample. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić tutaj, prawda, grupę, bo ja sobie te dwa sample wysyłam do jednej grupy i tutaj zlepiam je razem w efekty, to odsyłam was do filmu w którymś z tych górnych narożników. Film o routingu, naprawdę bardzo pomocna sprawa. Yo, po skończonej melodii zostaje nam tylko i wyłącznie położenie jakiejś mocnej perki. A z racji tego, że beat według mnie i według mojego serdecznego ziomeczka, którego pozdrawiam, to jest pełna gębą Ameryka, pełną gębą Ameryka. Yeah, wiecie o co chodzi? To drumsy są proste i do celu, więc lecimy z tym. Wybrałem sobie takie próbki. Na pierwszy rzut lecą hi-hety, połóżmy więc hi-hety. Jak możecie zauważyć, w bicie jest na drugi albo trzeci rim taki perk, którego sobie tutaj znalazłem. Nie jest dokładnie taki sam, ale nadaje fajnego bounce'u. Dodałem też swój chant. Oj, 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 oj. Nie ma tam chanta w tym bicie, ale ja się zdecydowałem, ponieważ ma ciekawą lirykę ten numer i zdecydowałem się dodać taki fajny chancik. Klasyczny, wiadomo. Wiemy i lubimy. Kick jest bardzo prosty. Nawet weźmiemy go, wyrzucimy. No i oczywiście 808. Mamy tu jeszcze taki ikoniczny open hat, prawdopodobnie na drugiej stopie. Tak. Wiecie co? Chyba wolałbym go zmienić. O, ten będzie bardziej pasował. Yo, yo, yo! W ten oto sposób mamy beat w stylu mata, szmata. Ej, mam nadzieję, że wam się podobało. Beat jest gruby. Jest naprawdę gruby. Jest naprawdę... This is crazy, man! Ja nie mogę, ja się jaram mega. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś z tego odcinka. Postarałem się przekazać najwięcej wiedzy, ile mogłem, tak jak zawsze. Yo! Powtórzcie proces, ułóżcie swoją melodię. Zmanipulujcie sample, połóżcie proste, ale mocne drumsy, dobrze dobierzcie sound selection i będziecie mieli zajebisty beat właśnie w takim stylu. Yo, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Posłuchajmy wszyscy razem finalnej wersji beatu za 3,
2, 1.